Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym nagraniu zrealizowanym przez naszą fundację Instytut Badawczy Provita Bono. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie pierwsza część pytań i odpowiedzi. Moich odpowiedzi do pytań, które zadaliście mi Państwo ostatnio w społecznościach. Zanim zaczniemy w odpowiedzi, oczywiście tradycyjnie mała przerwa reklamowa. Przypominam Państwu, że jest dalej do nabycia moja książka Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji, jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat. Książkę można kupić w cenie 55 zł, wpłacając 55 zł z tytułem darowizna. Darowizna książka na konto naszej fundacji, który to numer podany jest pod filmem, lub też w zaprzyjaźnionych księgarniach. Tutaj też Państwo pod filmem znajdziecie wszystkie informacje. Pan Orzeł pyta, co Pan sądzi o teoriach historycznych Wiktora Suworowa? Powiem szczerze, nie wiem, ile tych teorii historycznych Wiktora Suworowa była. Czytałem Lodołamacz, pamiętam, Suworowa ileś wiele lat temu. Książka wtedy zrobiła na mnie dosyć duże wrażenie, dlatego że wszystkie przedstawione tam tezy wydawały się mocno prawdopodobne i podparte solidną argumentacją. Problem polega tylko na tym, że nigdy później, jakby w takiej literaturze poważnej, fachowej, pisanej przez zawodowych historyków, tezy te nie zostały nigdzie potwierdzone. Dlatego traktuję, mówiąc szczerze, jednakże książki Suworowa jako pewnego rodzaju spekulacje. Pamiętajmy, że jest to w końcu Rosjanin, który uciekł na Zachód i który tam z czegoś musiał żyć, więc być może pomysł na napisanie dobrej, świetnie się czytającej książki, czy książek, prawda, jest pewnym pomysłem na życie. Pytanie drugie. W ostatnim odcinku pytań i odpowiedzi wspomniał Pan o rzymskiej szkole jezuickiej w XIX wieku. Czy może Pan więcej o niej opowiedzieć? Tak, ja o szkole rzymskiej zrobię oddzielny odcinek, dlatego że kiedyś się żywo tym tematem interesowałem. Napisałem na ten temat kilka publikacji naukowych. O, w sumie jedna z nich tak naprawdę to ma 80 stron, więc stanowi taką, można powiedzieć, nawet małą książeczkę dotyczącą szkoły rzymskiej. Także będę o szkole rzymskiej mówił wtedy, kiedy dojdziemy do społecznej nauki Kościoła. Myślę, że z jeden odcinek tejże szkole rzymskiej poświęcę, a może nawet ze dwa, no bo jak mówię, temat mam bardzo dobrze przebadany. I prawda jest taka, że pamiętam, że jeden z recenzentów tego tekstu napisał w recenzji, że pierwszy raz widzi, żeby w języku polskim ktoś w ogóle się tym tematem zajął, ponieważ w Polsce się tym tematem nikt nie interesuje i tak niestety jest. Także będzie o tym specjalny odcinek za jakiś czas. Jakie jest Pana zdanie o Chestertonie? Ja powiem tak, źle mi się Chestertona czyta. Dlaczego? Dlatego, że jest to myśliciel, który napisał masę książek, w których różnego rodzaju jego poglądy są kompletnie rozsiane w sposób taki dosyć chaotyczny. Dlatego źle mi się Chestertona czyta. Jeśli chodzi o jego koncepcję, myśl polityczną, czy w ogóle pogląd na świat, jest mi on całkiem bliski. I uważam, że jest to myśliciel godny popularyzacji. Szczególnie nie ukrywam, jego teoria dystrybucjonizmu i teoria własności jest bardzo ciekawa, bliska zresztą mojej. I po drugie, myślę, że bardzo ciekawe są jego rozważania na temat Niemców i Niemczyzny. Jest to ciekawe właśnie w tym sensie, że jest to autor nie niemiecki, który jakby dostrzega pewne te problemy, o których ja i moja żona dosyć często mówimy i piszemy. Z czym się Pan nie zgadza wobec myśli Karla Schmidta? A to bardzo prosto jest odpowiedź na to pytanie. Wystarczy przeczytać dwa tomiki takie mojego autorstwa. Katolik, Prusak, Nazista, Sekularyzacja w biografii ideowej Karla Schmidta oraz W poszukiwaniu katechona, Teologia polityczna Karla Schmidta. Także w sumie raptem 700 stron i wszystko można się dowiedzieć. A mówiąc mniej żartobliwie i bardziej poważnie, z czym się nie zgadzam w myśli Karla Schmidta, to jest przede wszystkim jego
nazwijmy to pruski nihilizm, tak to w ten sposób ujmijmy, to znaczy jego apologia państwa jako struktury monopolizującej decyzje polityczne jest, ja powiem tak, ja jestem państwowcem, ale to jest moim zdaniem posunięte zbyt daleko. To znaczy u Szmyta państwo zostaje uwolnione od jakichkolwiek kategorii etycznych, moralnych, filozoficznych. Państwo, mówi Karl Schmitt, w ogóle nie może być oceniane za swoje decyzje polityczne. Nie może być oceniane nie tylko w kategoriach prawnych, ale również w kategoriach moralnych. No i jakby, no, końcu, jakby ostatecznym efektem tego rozumowania Karla Schmitta, zaczerpniętego zresztą od prawicowej interpretacji hegelizmu, jest jego stanowisko powojenne w stosunku do III Rzeszy. Jest paradoksem, że myśliciel, który się bardzo początkowo sprzeciwiał hitleryzmowi i wymyślił całą konstrukcję prawną, żeby prezydent Hindenburg przeprowadził zamach stanu po to, żeby uniemożliwić Hitlerowi dojście do władzy, w momencie, kiedy ten Hitler do władzy doszedł i przez kilkanaście lat swoich rządów zrobił to, co zrobił, ze wszystkimi aktami ludobójstwa, no to po II wojnie światowej Karl Schmitt odmawia potępienia zbrodni narodowego socjalizmu i zbrodni III Rzeszy w swoich jakichkolwiek pismach publicznych, dlatego że prywatnie w listach o tym pisał, więc był tego świadom, ale odmawia jakiejkolwiek krytyki z tego powodu, że decyzje państwa nie mogą być krytykowane w kategoriach ani prawnych, ani moralnych. No i dochodzimy w takiej sytuacji do wniosku, że ludobójstwo III Rzeszy jest decyzją polityczną, która nie może być w żaden sposób oceniana etycznie na przykład. No jest to pogląd, z którym ja się generalnie nie mogę zgodzić. I stąd jest moja krytyka Karla Schmitta. Uważam, że to wynika u niego przede wszystkim z pewnej tak zwanej prawicowej interpretacji Hegla i apologii państwa, które staje się, jak mówi Hegel, wyrazem Boga na ziemi i to w znaczeniu, no już właściwie dosłownym. Także to jest jakby główny zarzut wobec Karla Schmitta. Z tym się wiąże inny zarzut, to znaczy Karl Schmitt nie uznaje kompletnie istnienia prawa naturalnego. Dlaczego? Dlatego, że prawo naturalne, wykrywane przez ludzki rozum, tak jak to definiują scholastycy i święty Tomasz z Akwinu, oznacza, że możemy za pomocą naszego rozumu określić, co jest dobre i złe, prawdziwe, fałszywe, sprawiedliwe, niesprawiedliwe. Karl Schmitt też to odrzuca, no i w takiej sytuacji nie jest w stanie ocenić, czy III Rzesza postępowała dobrze czy źle, sprawiedliwie czy niesprawiedliwie. To jest jakby no, ten element w myśli Karla Schmitta, z którym ja się nie zgadzam. Jestem jego w teologii politycznej z 1922 roku słynne zdanie, że decyzja polityczna rodzi się z niczego. No i ona rodzi się z niczego nie tylko w pojęciu normatywnym, na czym polega jego teoria dyktatury, której nie krytykuję, ale ona się również rodzi z niczego w pojęciu norm moralno-etycznych. I to jest coś, z czym się nie jestem w stanie zgodzić. A samo życie Karla Schmitta, jego zaangażowanie w hitleryzm i przede wszystkim w nieodcięcie się od tego hitleryzmu po II wojnie światowej, no jest dla mnie najlepszym dowodem, do czego logicznie prowadzi tego typu pogląd. Kubacki. Bardzo cenię pana wykłady o współczesnych nurtach marksizmu oraz postmodernizm. Sztos. Dziękuję pan. Czy planuje pan podobne obszerne wykłady o filozofii greckiej? Interesuję się tym okresem i nie znalazłem równie dogłębnych wykładów na ten temat w internecie. Wiem, że nie jest to pana specjalizacja, niemniej musiałem zapytać, pozdrawiam. To wytłumaczę, parokrotnie już to tłumaczyłem, ale wytłumaczę raz jeszcze. Sam pomysł nagrywania wykładów z historii myśli politycznej zrodził się w wyniku pandemii covidowej, kiedy pozamykano uniwersytety i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym pracuję, rektor dopuścił prowadzenie zajęć, przynajmniej początkowo, albo w wersji w tak zwanym czasie rzeczywistym, czyli poprzez tam platformę Teams wykład się odbywa, albo też dopuścił taką możliwość, żeby wykłady były na przykład nagrywane na YouTube i linki przysyłane studentom. I wykorzystałem tą drugą możliwość. I stąd się zrodził w ogóle cały pomysł, z tego powstał mój kanał.
Tak się akurat składa, że w momencie, w którym ogłaszano pandemię covidową i zamykano uczelnie, skończyłem omawiać ze studentami średniowiecze. No i pierwszy wykład, który się znalazł online, jest wykładem dotyczącym renesansu. Co nie oczywiście nie oznacza, że te wykłady wcześniejsze się nie odbędą. Jak skończę omawianie współczesnej myśli politycznej, no to zrealizuję oddzielny cykl na temat klasyczno-chrześcijańskiej myśli politycznej, w którym te wykłady o filozofii greckiej również się znajdą. Cykl będzie nosił oddzielny tytuł, dlatego że w tej chwili, gdybym wrzucił go jako historię myśli politycznej, no to wykłady o starożytnej Grecji znalazłyby się na początku cyklu. Na końcu cyklu zamiast na początku. Dlatego też stworzę po prostu oddzielny cykl do omawiania historii starożytnej i średniowiecznej, jako nazwijmy to klasyczno-chrześcijańska myśl polityczna. Michał Karol PS. Czy pojawi się na kanale analiza myśli i postaci Leona Degrela? No, zauważyłem, że w Polsce jest to postać budząca żywe kontrowersje, więc oczywiście się pojawi. Mam zamiar kiedyś stworzyć oddzielną playlistę wykładową, gdzie będą omawiane faszyzmy i faszyści europejscy. I tam się pojawi postać Leona Degrela. Pytanie drugie. Czytając dzieła wyżej wymienionego, czyli Degrela, doszedłem do wniosku, że był świetnym pisarzem. Pozwolę sobie zadać prowokacyjne pytanie, czy za Front Wschodni powinien dostać literackiego Nobla? Powiem tak, czy powinien, to ja się nie wypowiem, dlatego że ze mnie literat to jest bardzo kiepski, ale z pewnością go nie dostanie za nazwisko i treści, że tak powiem, wyrażane w swojej książce. Prawy i Sprawiedliwy pyta, czy przeczytał pan profesor książkę Ludowa historia Polski doktora habilitowanego Adama Leszczyńskiego, a jeśli tak, to co o niej sądzi? Kupiłem, ale jeszcze nie przeczytałem. Jak przeczytam, to powiem, co sądzę. Generalnie myślę, że tak jak na ile przeglądałem książkę, jest to dosyć ciekawe dzieło z tej perspektywy, że jest ona napisana w pewnej koncepcji badań historycznych, którą podzielam. To znaczy koncepcji, w której badania historyczne nie są prowadzone na zasadzie w tym i w tym roku, tego i tego dnia była bitwa i ten król pokonał tamtego króla. Tylko jest to tak zwana historia społeczna, która dla mnie, jako dla politologa i badacza myśli politycznej, jest zdecydowanie bardziej interesująca. Dlatego jest to książka, którą wcześniej czy później gdzieś tam będę musiał przeczytać. Dobrze, proszę Państwa, teraz znów przerwa reklamowa. Wszystkim tym, którzy jeszcze nie mają, polecam książkę autorstwa mojego i mojej żony Magdaleny, Państwo Narodowe i jego wrogowie. Książkę tradycyjnie można kupić, wpłacając 50 zł z tytułem Darowizna. Darowizna.książka na nasze konto naszej fundacji, które znajduje się tutaj poniżej pod filmem w opisie, jak również poprzez zaprzyjaźnione sklepy, do których linki też znajdują się pod filmem. Mateusz S. pyta. Szanowny panie profesorze, to jest właśnie pierwsze pytanie. Zauważyłem, że wielu ludzi postrzega kontrrewolucję jako rewolucję arebur. Jakby pan określił kontrrewolucję? Ja powiem tak, postrzeganie kontrrewolucji jako rewolucji arebur jest po prostu proste. To jest na zasadzie takiej, że ponieważ rewolucja mówi to i stara się wprowadzić swoje idee w sposób niezwykle gwałtowny, więc kontrrewolucjonista, tak pojęty, ma bardzo proste zadanie, to znaczy wszystko to, co tamci propagują, odrzucić i zaproponować równie radykalną wersję kontrrewolucji, również na drodze siłowej, z dużym aspektem, nazwijmy to, przemocy politycznej. No, nie jest to, powiedzmy, specjalnie bliska mi koncepcja, dlatego że uważam, że konserwatyzm, którego częścią jest kontrrewolucja, składa się z dwóch elementów. To znaczy, element pierwszy jest to element ideowy i tutaj jakby, no, nie będę przedstawiał, o co chodzi, można zajrzeć do moich wykładów o konserwatyzmie. I mamy jeszcze drugi element, to znaczy pewna
jak ja to określam, filozofia polityki, czyli pewien sposób podejścia do polityki, do jej uprawiania i tak dalej. I tutaj różnica pomiędzy konserwatystą czy kontrrewolucjonistą, a rewolucjonistą jest radykalna. Dlatego, że myśl rewolucyjna zawsze traktowała, można powiedzieć, jako swoją ojczyznę ideologię. I w imię tej ideologii można rozłożyć na łopatki państwo, doprowadzić do wojen, przeprowadzić rzeź i tak dalej. No, jest to sposób, który w moim przekonaniu dla kontrrewolucjonisty, świadomego tego swoich celów, jest oczywiście nie do zaakceptowania. Jest to właśnie inne podejście do państwa i do polityki. Ja myślę, że bardzo dobrym przykładem tego jest stosunek do Polski Ludowej. To znaczy kontrrewolucjonista, który traktuje kontrrewolucję wyłącznie jako rewolucję, ale bur, jak to pan określił, potraktuje, że Polskę Ludową trzeba wymazać z historii, wymazać z nazw ulic, prawda, nie wiem, zaorać, prawda, wszystkie nagrobki osób, które w tym okresie żyły i tak dalej. No jest to pogląd, który dla konserwatysty autentycznego jest nie do przyjęcia, dlatego że czy nam się to podoba, czy nie, a konserwatystom się oczywiście nie podoba. Polska Ludowa istniała sobie przez 50 lat, stworzyła pewną formę państwowości, stworzyła społeczeństwo, do którego możemy mieć 150 zarzutów, ale stworzyła. No i prawda jest taka, że kontrrewolucjonista ale bur uzna, że nie jest to wszystko ważne, to wszystko trzeba zetrzeć, dlatego że to była komuna. I dalej wynika z tego no, apologia takiej na przykład osoby jak Kukliński, no bo zdradził PRL. Nieważne, PRL było komunistyczne, więc trzeba dowalić. A to, że udostępnił Amerykanom plany obrony przeciwlotniczej Polski, w wyniku których, gdyby doszło do wojny, polska przestrzeń powietrzna, więc polskie miasta byłyby bezbronne, nie ma znaczenia. No to jest właśnie pogląd, z którym ja się absolutnie nie mogę zgodzić, dlatego że, czy nam się to podoba, czy nie, w latach 44-45 do roku 1989 państwo polskie nie znajdowało się nad Potomakiem w Stanach Zjednoczonych, nie znajdowało się nad Tamizą w Londynie, tylko znajdowało się nad Wisłą i stolicę miało w Warszawie i tutaj mieszkało 40 milionów Polaków i w kategorię czym gorzej, tym lepiej są dla konserwatysty absolutnie nie do przyjęcia. Gdyby Polska Ludowa istniała rok, dwa, trzy, to można by do tego podejść w ten sposób, że można to wymazać. Po 50 latach jest to po prostu niemożliwe. Jak mówi Joseph de Maistre, który zresztą tutaj mówił świetnie, że na rewolucje, wielkie rewolucje wpływają na wszystkich, nawet na tych, którzy najbardziej się im opierają. Więc to nie jest tak, że można to społeczeństwo jakbyś to odtworzyć. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, przy całej krytyce społeczeństwa komunistycznego, ci kontrrewolucjoniści, ale bur, znaczy rewolucjoniści, ale bur, też nie propagują odtworzenia społeczeństwa z drugiej RP, włącznie na przykład z cofnięciem reformy rolnej. No bo tak należałoby podejść, jak już jesteśmy, prawda, rewolucjonistami, ale bur. Także ja uważam, że jest to pewien sposób myślenia utopijnego, nie zawaham się powiedzieć jakobińskiego i paradoksalnie bolszewickiego. Dlatego, że bolszewizm jest właśnie wizją rewolucji totalnej, która nie liczy się ze stanem światem, społeczeństwem, nie szanuje państwa, nie szanuje niczego. I to jest coś, co moim zdaniem jest jakąś chorobą i wypaczeniem konserwatyzmu. Ja to często obserwuję, bardzo często na Facebooku, szczególnie wśród młodszych, prawicowych użytkowników Facebooka, którzy częstokroć się pozycjonują jako antygazeta wyborcza. Na czym to polega? Jeśli Gazeta Wyborcza coś pochwaliła, to trzeba to potępić. Jeśli Gazeta Wyborcza na przykład potępi, że nie wiem, tam jakiś murzyn został pobity, no to od razu się rozpocznie ha, 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 prawda, i na zasadzie, no to dobrze. Nie, to nie jest dobrze, że kogoś pobito tylko i wyłącznie dlatego, że miał inny kolor skóry. Gazeta Wyborcza, pamiętam, kiedyś prowadziła taką akcję, żeby tam ulżyć doli psów na łańcuchach. No to od razu wtedy wszyscy ci rewolucjoniści, ale bur, od razu uważali, że istotą konserwatyzmu jest trzymanie psa na 30-centymetrowym łańcuchu.
tak, żeby czym krótszy łańcuch, tym lepszy. No to dla mnie jest idiotyzm i generalnie ludzi, którzy myślą w tych kategoriach, postrzegają jako idiotów kompletnych. Następne pytanie. Czy będzie odcinek poświęcony rewolucji konserwatywnej w Niemczech w latach 30. oraz myśli politycznej Ernsta Ingera? No tutaj jest ten dłuższy ten o Ingerze. O rewolucji konserwatywnej jest odcinek nagrany, jako rewolucja konserwatywna w tytule. Ernst Inger nie został przeze mnie wyodrębniony jak jakoś oddzielna postać w tej rewolucji konserwatywnej. Są mówione razem z tą rewolucją konserwatywną. Nie wiem, jak będzie zainteresowanie, to kiedyś o tym Ernst Ingerze oczywiście można coś jeszcze dograć. Co uważa pan profesor na temat... I to jest coś, czego nie rozumiem. Memu krąbcyzmu. Nie wiem, co to jest mem krąbcyzmu, bo krąbcyzm, czyli profesor Krąb, jest to dla mnie zrozumiałe. To jest dogmatycznych neotomistów, którzy nic wartościowego nie wnoszą do filozofii. Ja bym powiedział tak. Filozofia tomistyczna jest filozofią, która jest z punktu widzenia badania i poznawania świata filozofią niezwykle ciekawą i interesującą. Dlatego, że ma znakomite, jak na swój czas, czyli późne średniowiecze, założenia metodologiczne, polegające na tym, aby przy pomocy zmysłów zbierać materiał empiryczny, a następnie wchodzi rozum, żeby uporządkować materiał empiryczny i szukać tego, co jest zgodne z naturą lub nie. Zadając sobie pytania, a po co tak jest, a nie inaczej? I czy fakt, że w 9 przypadkach na 10 tak jest, a nie inaczej, czy to jest prawo natury, czy po prostu przypadek. Także ja uważam, że jest to w ogóle fantastyczny sposób badania, ze świetnym sposobem, bym powiedział, całym argumentacji prowadzenia wywodu, czyli postawienie hipotezy, przedstawienie wszystkich argumentów przeciw, zbicie argumentów przeciw i wyłonienie na koniec tezy. Także to jest, powiem szczerze, cenne. Niestety, i tu jest przykład, i to jest jakby coś, co jest w tomizm wpisane. Dlatego, że od samego początku w tomizmie pojawił się zawsze jeden problem. A mianowicie taka sytuacja, iż na początku pierwsze pokolenie tomistów bada świat i szuka za pomocą empirii i rozumu praw natury. Stworzą jakieś swoje tam, prawda, koncepcje, wnioski i tak dalej. I przychodzi drugie, trzecie pokolenie, które przestaje badać świat, posługując się, zresztą cały czas twierdząc, że się posługuje tą samą metodą, po czym zaczyna powtarzać tylko i wyłącznie to, co pierwsze pokolenie ustaliło i jakby zamiast badania świata zaczyna się odnosić do książek i pism pierwszego pokolenia, uważając, że tam już wszystko zostało zbadane, stwierdzone i tak dalej. No i wtedy to jest taki, bym powiedział, tomizm schyłkowy. Dogmatyzujący, co święty Tomasz z Akwinu jakby poczytał, to by się wystraszył, co zrobiono z jego filozofii. I co jakiś czas przychodzi jakiś wielki reformator tomizmu, który stwierdza, że moment, to nie jest kwestia tego, co powiedział święty Tomasz z Akwinu, tylko jest kwestia, jak jest. Jeśli dajmy na to przykład zupełnie wzięty, tak powiem, wymyślony na potrzeby tego pytania. Jeśli na przykład święty Tomasz z Akwinu opisywał, jak raki w rzece funkcjonują, to święty Tomasz z Akwinu zrobiłby to w ten sposób. Materiał empiryczny. Są raki w rzece. Przebadaliśmy 100 raków w rzece, stwierdziliśmy, że tam nie wiem, 95% raków się zachowuje tak, a 5% zachowuje się inaczej. To w takiej sytuacji święty Tomasz z Akwinu zadaje sobie pytanie, czy to jest kwestia próby badawczej, być może niereprezentatywnej, że ta proporcja jest 5 do 95, czy też może jest to kwestia prawa natury, bo rozum wtedy trzeba wprowadzić, żeby rozum nam odpowiedział, dlaczego raki się zachowują w ten sposób, a nie inaczej. I następne pokolenie zaczyna już, kiedy pisze o rakach, przestaje raki w rzece studiować, tylko zaczynają się zastanawiać, co na ten temat napisał święty Tomasz z Akwinu. No i to już jest tomizm schyłkowy.
No i co jakiś czas przychodzi nowy tomista, który rzuca hasło takie, można powiedzieć, renesansowe, ad fontes, do źródeł, czyli znów zaczyna oglądać raki w rzece i stwierdza, że no tutaj święty Tomasz za chwilę się pomylił w tej kwestii i w tamtej. No i wtedy następuje, że tak powiem, ożywienie intelektualne tego nurtu. Tylko problem polega na tym, że znów przychodzą epigoni, uczniowie tego, który ożywił tomizm i znów zaczynają, zamiast studiować, iść nad rzekę, zaczynają studiować jego pisma. No i niestety w tej zasadzie również bym powiedział, w pewnej w sposobie funkcjonowania tomizmu również polscy tomiści też ulegają. To znaczy pojawiają się wielcy tomistyczni myśliciele i filozofowie, jak właśnie świętej pamięci profesor Krąpiec. No i potem przychodzą uczniowie, którzy zamiast wykorzystać metodę do studiowania świata, patrzą tylko, co profesor Krąpiec napisał w siódmym tomie dzieł wybranych na stronie 133. No i to jest właśnie ten problem z epigonami wszystkimi, prawda, jak to co pan ich nazwał, panie Mateuszu, dogmatycznymi neotomistami. Tomizm jest teorią badania świata, a nie odwoływania się do autorytetów. I to jest ten problem, z którego moim zdaniem tomiści w znacznej swojej większości nie rozumieją. Czwarte pytanie. Kościół powszechny zmieniał się przez stulecia. Ostatni sobór miał zły posmak rewolucji, ale zmiany były potrzebne, ponieważ wbrew opiniom tradycjonalistycznym w Kościele wcale nie było dobrze w okresie powojennym. Czy podziela pan pogląd, że do sekularyzacji w Europie i USA doszłoby nawet, jeśli nie byłoby soboru, a Kościół przypominałby ten z czasów Piusa XII? Czy nie przeceniamy czynników kościelnych na sam proces sekularyzacji świata zachodniego? Ja powiem tak, jeśli sobie poczytamy książki na temat pontyfikatu Piusa XII, to przepraszam, to trudno nie odnieść wrażenia, że pod koniec tego pontyfikatu, gdzieś już tak od przełomu lat 40., nie no, może od lat 50., lat 50., przełomu lat 50. i 60., w latach 50., pomimo pontyfikatu Piusa XII, rozpoczyna się cały podskórny proces tych wszystkich nowatorów, modernistów, adżornamentowców i tak dalej. I to jest proces podskórny, który nie może, można powiedzieć, głośno wyrazić swoich idei z obawy przed papieskim potępieniem, ale ten proces przeżera Kościół katolicki. Wystarczy sobie poczytać parę książek na temat, czy to właśnie późnego pontyfikatu Piusa XII, czy też źródeł Soboru Watykańskiego II. To nie jest tak, że przyszedł nowy papież i powiedział, jest sobór i teraz wszystko przewracamy do góry nogami. Raczej bym powiedział, że papieże Jan XXIII i Paweł VI zachęcili znaczną część duchowieństwa, żeby te wszystkie idee progresywistyczne, nowatorskie i liberalne powiedzieć głośno. Ale te idee już w Kościele znajdowały się i umacniały się gdzieś tak, powiedzmy, po II wojnie światowej. Także to było na zasadzie takie, no, słoik nabrzmiewał i po prostu odkryto wieczko. Dlatego ja nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że gdyby nie było Soboru Watykańskiego II, to katolicyzm w Polsce czy w świecie byłby w jakiejś, nie wiem, specjalnie mocniejszej formie. Procesy laicyzacji i sekularyzacji są procesami, które ciągną się w społeczeństwie europejskim, no, gdzieś tak od Marsyliusza z Padwy, czyli od końca średniowiecza. Jest to pewien proces obiektywny. I to, co zmienił Sobór Watykański II, to stosunek samego Kościoła katolickiego do tego procesu. To znaczy, do Soboru Watykańskiego II ten proces był bardzo mocno potępiany, podczas kiedy Sobór Watykański II ogłosił dialogowanie z tym procesem. I ja bym powiedział tak, to nie zmieniło samej sekularyzacji. To raczej zmieniło postawę katolików w stosunku do sekularyzującego się świata i w moim przekonaniu zmieniło z, nazwijmy to, kościoła walczącego do kościoła kapitulującego. Kościół, który dialoguje permanentnie, przeprasza, no jest to kościół cofający się.
I ja bym to raczej potraktował jako nie tyle zjawisko, które zadecydowało o samym sekularyzacji, jeśli bym powiedział w ogóle w proporcjach społecznych, ale było to zjawisko, które w mocny sposób zadecydowało o postawie katolików do tego procesu i ich, bym powiedział, kapitulacji przed tym procesem, dlatego że Kościół katolicki, w moim przekonaniu, skapitulował po prostu przed tym procesem. No i i nie będę dawał przykładów, bo wystarczy zobaczyć dookoła. Także to jest raczej kwestia, bym powiedział, nie tyle zatrzymania procesu, co zachowania katolicyzmu, choćby wśród mniejszości społeczeństw zachodnich. I ten katolicyzm, w moim przekonaniu, w społeczeństwach zachodnich, nawet w tej mniejszości, nie został zachowany ze względu na to kapitulat, na tą kapitulancką postawę. Filip Witek pyta: Panie profesorze, dlaczego w ostatnim czasie tak mocno broni Pan interesów klasy średniej, która jest chyba najbardziej kosmopolityczną grupą społeczną w Polsce, popiera Unię Europejską, głosuje w miażdżącej większości na PO, broni TVN przed Polskim Państwem Narodowym? Ja powiem tak, dlatego że zdając sobie oczywiście sprawę z tego wszystkiego, co Pan powiedział, bo tak jest, jest to równocześnie grupa społeczna, która w moim przekonaniu, wyrażając tego typu poglądy, działa na swój obiektywny niekorzyść. Prawda jest taka, że jak sobie spojrzymy na przykład na trzon elektoratu przedwojennej endecji, no to jest właśnie ta sama grupa społeczna, która dzisiaj głosuje na Platformę i na TVN. I teraz pojawia się pytanie, czy to oznacza, że przed wojną przodkowie tych ludzi się mylili, czy też współcześni się mylą w ocenie swoich poglądów. Ja powiem tak, oczywiście są w klasie średniej część, grupa, której interesy są związane z procesami globalizacji, integracji europejskiej, odrzucenia tożsamości narodowej. Ale w moim przekonaniu większość członków klasy średniej absolutnie nie jest to ich interes. I problem polega na tym, że klasa średnia politycznie i światopoglądowo rzecz patrząc w Polsce jest po prostu, w moim przekonaniu, ogłupiona. Ogłupiona przez tą liberalną propagandę, całą liberalno-europejską, co powoduje, że ta klasa średnia nie jest w stanie w wyniku tego ogłupienia prawidłowo dostrzec swoich autentycznych interesów. A w moim przekonaniu interes klasy średniej jest bardzo prosty. To znaczy największym zagrożeniem dla klasy średniej i w Polsce, w Europie i na całym świecie są postępy globalizacji, ideologii globalizmu i inwazja międzynarodowych wielkich korporacji. Wielkie korporacje dokonują zniszczenia małej i średniej własności tradycyjnej, dokonują tego, co Marx określił mianem akumulacji kapitału, czyli gromadzenia przez wielkie korporacje kosztem klasy średniej, i cała ideologia liberalizmu jest ideologią służącą wielkim międzynarodowym korporacjom. No i przedstawiciel klasy średniej, który po przyjściu z pracy przychodzi do domu i włącza sobie tam właśnie ten TVN, jest ogłupiany, że wmawia mu się, że jego interesem jest popieranie całego tego liberalnego globalizmu. No nie, jego interesem jest właśnie wstrzymanie tego globalizmu. Dlatego, że pomijając kilka zawodów, nie wiem, informatyków na przykład, prawda, którzy mogą pracować równie dobrze w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy w Etiopii, większość klasy średniej jest, bym powiedział, zagnieżdżona, to znaczy umocowana we własnym państwie narodowym. Pracuje i produkuje, czy też tworzy usługi dla tegoż państwa i państwo narodowe jest wyrazicielem instytucjonalnym egoizmu tej grupy. Egoizmu, który przybiera postać właśnie obrony państwa narodowego przed globalizacją, wielkimi koncernami. Niestety problem polega na tym, że po pierwsze klasa średnia w Polsce sobie z tego nie zdaje kompletnie sprawy, bo została ogłupiona. Po drugie, wszystkie po kolei rządy, włącznie z obecnym, są rządami globalistycznymi i to jest podstawowy problem, ponieważ nie są w stanie pokazać alternatywy dla globalizmu i pokazać, że zwalczając globalizację i przeciwstawiając się jej, broni interesów polskiej klasy średniej, to ta polska klasa średnia myśli, że spór się sprowadza do tego, czy będzie rządził Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk.
i że jest to spór, nie wiem, estetyczny, spór o, nie wiem, wolne sądy, LGBT i tak dalej. Dlatego, że tak zwana Zjednoczona Prawica nie przedstawiła konkurencyjnego programu rozwoju Polski, tylko kontynuuje ten sam. Zauważmy, że jak sobie wygooglujemy Klaus Schwab plus czy to Bronisław Komorowski, czy to Mateusz Morawiecki, to nie ma to znaczenia. Zobaczymy, znajdziemy bez kłopotu zdjęcia Klausa Schwaba zarówno z Morawieckim, jak i z Komorowskim. To jest, można powiedzieć, ekonomicznie interesy światowe reprezentują te rządy w sposób absolutnie identyczny, więc klasa średnia jakby nawet nie jest w stanie zobaczyć alternatywy. PiS o tej alternatywie dość dużo mówi, ale nic nie zrobił w tej kwestii, powiedzmy sobie to brutalnie. A już jak mówimy o klasie średniej i ich interesie, no to oczywiście tradycyjnie przypominam, że jest do nabycia książka autorstwa mojego i mojej żony, Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski, dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. Książkę można kupić wpłacając 52 zł z dopiskiem darowizna na cele statutowe, wpłacając na konto naszej fundacji. Johan Waterman pyta. Z mojej strony pytanie trudne, bo trudno dotykać postaci żyjących. Czy uważa pan, że pewne koncepcje modelu władzy, pochodzące od Stanisława Erlicha oraz inne jego poglądy, mają faktycznie przełożenie na działania Jarosława Kaczyńskiego, jak się to powszechnie twierdzi, oraz jak twierdzi sam prezes? Dodałbym do tego pytania również wspomniane przez Kaczyńskiego inspirowanie się modelem rządów Charlesa de Gaulle'a, na ile to prawda, a na ile pomyłka intelektualna. Ja bym powiedział tak, co do Stanisława Erlicha, to wydaje mi się, że jest to, sam o tym gdzieś tam czytałem, przypisywana inspiracja Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale nic nie pamiętam i nic nie wiem o tym, żeby Jarosław Kaczyński się do niej sam przyznał. Więc trudno mi jest na ten temat zupełnie wyrokować. Podobnie jest z De Gaulle'em i z gaullizmem. Generalnie mój pogląd jest taki, że Jarosław Kaczyński funkcjonuje w tradycji sanacyjno-piłsudczykowskiej, czyli w tradycji charyzmatycznego przywódcy, który pod hasłami patriotyczno-populistycznymi zyskuje popularność społeczną. Jest to zarówno postać marszałka Piłsudskiego, pasuje do tej roli, jak i postać Charlesa de Gaulle'a pasuje do tej roli, jeszcze paru różnych polityków. Dlatego w tym sensie można powiedzieć, że jest to pewna tego typu tradycja. Osobiście byłbym bardzo sceptyczny co do przypisywania Jarosławowi Kaczyńskiemu wpływu jakiegoś tam Erlicha czy jakiegoś innego prawnika. W moim przekonaniu Jarosław Kaczyński, to jest w ogóle jego podstawowy problem, nie jest w stanie stworzyć jakiegoś celu, wizji państwa, do której dąży. On nie ma żadnego celu i żadnej wizji państwa. W moim przekonaniu władza jest celem samym w sobie. I dlatego też nie stworzył on żadnej koncepcji teoretycznej, czy nawet takiej bardzo bym powiedział mglistej koncepcji teoretycznej, poza zasadą Piłsudskiego na konia i do przodu, a tłum będzie, prawda, biegł za konnym przywódcą. Jest to model, powiedzmy sobie szczerze, co nieco taki no, zakoneczny, można powiedzieć, turański. To znaczy jest prawda, Han. Han wsiada na koń, czambuł, prawda, za nim. A celu to tam nie ma, powiedzmy sobie to szczerze i brutalnie. Ja się ostatnio tym problemem sporo zajmowałem, porównując, pisałem taki tekst duży na ten temat, porównując właśnie w tej kwestii Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana. Viktor Orban tego typu cele i idee sobie założył i stworzył. W 2012 roku wygłosił takie słynne przemówienie, w którym sformułował tezę o węgierskiej, nie powiem jak to jest po węgiersku, wyczytałem tekst w wersji angielskiej, illiberal democracy, czyli demokracji nieliberalnej. No i jest to jakaś koncepcja. Jarosław Kaczyński, w moim przekonaniu, nie stworzył takiej koncepcji, nawet nie widzi potrzeby, żeby mieć taką koncepcję, z czego wynika 150 różnych jego problemów, z których on sobie nie zdaje sprawy z tego, że jakby no źródłem jest brak jakiegokolwiek realnego pomysłu na państwo.
Jarek Rowerek. Czy jest możliwość kiedyś poruszenia przez Pana tematyki narodowego komunizmu albo lewicowych nacjonalistów, jak na przykład Ho Chi Minh? Powiem tak, jeśli chodzi o tematykę takiego lewicowego nacjonalizmu czy narodowego komunizmu, głównie interesowałem się tym problemem przy okazji Ameryki Łacińskiej. Nie interesowałem się nigdy specjalnie Wietnamem. To jest, tak bym powiedział, przez mojego promotora jeszcze stara szkoła, którą kiedyś wyuczył mnie w ten sposób. Zasada jest prosta. Nie znasz języka źródłowego, no to nie prowadzisz badań naukowych na ten temat. Bo dlatego, że jesteś wtedy zdany wyłącznie na opracowania, których nie jesteś w stanie zweryfikować. Nie znasz języka, więc też nie rozumiesz specyfiki aparatu pojęciowego tego języka i tak dalej. Ponieważ języka wietnamskiego nie znam, mógłbym się głównie opierać na opracowaniach autorów, głównie anglosaskich, którzy też tego języka nie znają. Dla mnie to jest po części przepisywanie od jednego do drugiego. Taką rzeczą powinien się na te tematy wypowiadać ci, którzy się, że tak powiem, znają wietnamski, czytają po wietnamsku. Myślę, że ci, którzy czytają po wietnamsku, co innego by nam zupełnie powiedzieli na ten temat niż ci, którzy znają Wietnam z opracowań. Ponieważ język hiszpański jest mi językiem znanym, to dlatego wypadam się na te tematy i jestem w stanie tylko dotyczące świata latynoamerykańskiego. Karol Młot. Ciekawe imię i nazwisko. Postanowiłem zapoznać się z myślą Ernsteingera. Od czego poleca Pan zacząć? Na razie udało mi się wypożyczyć z biblioteki Robotnika w wydaniu PWN-owskim z 2010 roku oraz książkę Wojciecha Kunickiego i Krzysztofa Polechowskiego Ernstinger w publicystyce i literaturze polskiej lat 30-98. Ja powiem tak, Ernstinger jest myślicielem, który w swoim życiu bardzo mocno ewoluował. Od takiego autentycznie ultrarewolucyjnego konserwatysty i prawie nazisty, po takiego myśliciela europejsko-sceptycznego. Ta ewolucja wymaga czytania Ingera chronologicznie. Zacząłbym zdecydowanie od jego pierwszych tekstów. Jest taki wybór w Ernst Inger, publicystyka polityczna. I od tego bym zaczął. A na przykład nie od Stalowych Burz, ponieważ polska wersja jest nie oparta na podstawie pierwszych wersji, tylko na podstawie późniejszych już, że tak powiem, autoocenzurowanych przez Ingera. I czytałbym po kolei książki chronologicznie, żeby zobaczyć, jak ten autor ewoluuje. No i teraz znów przerwa reklamowa. Przypominam Państwu, że do kupienia nadal jest książka mojej małżonki Magdaleny. Imperium Klausa Schwaba, jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd. Książkę w cenie 57 zł możecie Państwo z autografem nabyć, wpłacając 57 zł na nasze konto z dopiskiem darowizna na cele statutowe lub też w naszych księgarni. Jeszcze raz Pan Orzeł pyta. Co profesor sądzi o Valérie Pécresse? Ja powiem tak, scena polityczna francuska jest sceną, która składa się z dwóch rodzajów polityków. To znaczy z polityków powszechnie nielubianych i którzy albo zawiedli, albo zawodzą, albo zawiodą i którzy się permanentnie gdzieś tam wymieniają co parę lat u władzy, stanowiąc pseudoalternatywę jeden dla drugiego. I z polityków tak zwanych niewybieralnych, to znaczy mających cokolwiek do powiedzenia ciekawego i nowego, ale którzy nie mogą zostać nigdzie wybrani z powodu nawały liberalno-państwowych mediów. Valérie Pécresse jest w moim przekonaniu elementem klasycznym pierwszym, to znaczy, czy to będzie Macron, czy to będzie Pécresse, czy to będzie jakiś tam, nie wiem, socjalista, we Francji nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie dla kręgów biznesowych, które kręgi dostaną koncesje i dotacje.
Dla przeciętnego człowieka nie ma to najmniejszego znaczenia. W moim przekonaniu dla przeciętnego Francuza realną zmianą byłby wybór, nie wiem, Marine Le Pen albo jakiegoś kandydata ultralewicowego, ale oni są z kolei niewybieralni, ponieważ media ich będą blokowały. A to kto z establishmentu, czy to będzie Macron, Pécresse, no to prawda, to jest taki spór jak mniej więcej Trzaskowskiego z Tuskiem, kto będzie platformą dowodził. Także to, jeśli ktoś się tym pasjonuje, to może się pasjonować sporem Pécresse z Macronem, prawda, ale no jakoś powiem szczerze, nie umiem się pasjonować takimi sporami. Jakie ma pan zdanie o prezydencie Brazylii Bolsonaro? Bolsonaro, czyli no, brazylijski Trump, jak on sam się określa. Powiem tak, nie podałem jakoś bliżej jego działalności, poza jedną kategorią. To znaczy, wpisałem tam ostatnio coś i między innymi właśnie o COVID-zie się tam pojawiał problem i był ta kwestia COVID-a w Brazylii. No i dużo się naczytałem artykułów na temat wyśmiewania się Bolsonaro z pandemii covidowej, czy nie tyle z pandemii, co z histerii organizowanej przez liberalne media. Poczytałem sobie na ten temat po portugalsku, czy tam niektórzy twierdzą, że to już jest brazylijski oddzielny język, chyba ze 4 teksty na ten temat i powiem tak, bardzo fajna postać. Trzecie pytanie. Co uważa, jak oceniam zamach na prezydenta Narutowicza? Czy był słuszny, czy też nie? No generalnie uważam, że zamachy na prezydentów kończące się ich zabójstwem, a właściwie skrytobójstwem, generalnie nie są ok, tylko należy jednak takie coś potępić. Zamach, że tak powiem, odsunięcie w ogóle w ten sposób Narutowicza uważam za katastrofę. Znaczy, pierwszą katastrofą było to, że jego wybrano akurat, a drugą katastrofą było to, że w ten sposób, jaki ten przestał być prezydentem. Stąd powiem szczerze, no ja jakby tej spiskomanii Jędrzeja Giertycha, że wszędzie są Piłsudczycy, prawda, podchodzę mocno sceptycznie, ale taka jest prawda, że jeśli byśmy spojrzeli, kto na zabójstwie Narutowicza zyskał, no to z pewnością nie ci, którym się przypisuje jego zamordowanie, czyli endecy, tylko zyskał oczywiście obóz piłsudczykowski. MS81 pyta. Jak ogólnie ocenia pan zmiany wprowadzone na Soborze Watykańskim II? Co wymieniłby pan wśród zmian pozytywnych, a co wśród negatywnych? Ogólnie oceniam krytycznie. Jeśli chodzi o negatywne elementy, jest to przede wszystkim pogodzenie się Kościoła z liberalną demokracją, koncepcją praw człowieka i tolerancją religijną pełną. Ja bym powiedział tak, bo czym innym było akceptacja takiej sytuacji, że pewne rzeczy się dzieją i że Kościół się do tego dostosowuje, a co innego była, no, że tak powiem, rzucenie się z zachwytem na to, że to jest teraz nauka Kościoła. No, także to, ten element zdecydowanie oceniam negatywnie. Co oceniam pozytywnie? Pozytywnie oceniam to, że Sobór Watykański II, wbrew temu, co się często uważa, podtrzymał mszę tradycyjną w języku łacińskim jako podstawową mszę dla Kościoła katolickiego, uznając tylko wyjątki w wyjątkowych przypadkach, typu na przykład, nie wiem, jakaś nowa wspólnota w nowym kraju, gdzie nikt nie zna łaciny. Także to jest pozytyw. Co ciekawe, to jest pozytyw, o którym się zapomina, ponieważ dzisiaj panuje pogląd, że to na Soborze Watykańskim II zniesiono mszę tradycyjną, co jest poglądem absolutnie nieprawdziwym. Co pan sądzi o książkach Harariego? I tutaj jest, prawda, cały wywód na temat mojej małżonki, która o tej książce dużo mówi i łącząc to z koncepcjami Klausa Schwaba. Powiem panu w ten sposób. Jak mnie pan zapyta na temat Harariego przy następnym pytaniach i odpowiedziach, to panu odpowiem, bo akurat czytam ten w tej chwili, zacząłem czytać ten taki tryptyk, prawda, jego, więc pewnie jeszcze mi to troszkę czasu zajmie, bo to dosyć duże i grube. Jak przeczytam do końca, to pewnie coś o Hararim sam nakram. I ostatnie pytanie tutaj widzę. MS81. Jakie pan lubi kino? Wiemy już, że nie jest pan fanem dramatów sądowych.
Powiem tak, my mamy z żoną takie fazy, że sobie oglądamy jakieś tam filmy pewnego rodzaju gatunku. Mieliśmy taką fazę, że oglądaliśmy na przykład wszystkie filmy z Clintem Eastwoodem, a ostatnio sobie oglądamy klasykę filmów science fiction. Dlaczego? Właśnie dlatego, że się ostatnio zajmujemy Klausem Schwabem, Hararim, transhumanizmem i tego typu rzeczami. I trudno nie zauważyć, że wiele tego typu pomysłów, które się całkiem na poważnie zaczynają być traktowane w tej chwili, no jakby pierwszy raz się pojawiają w filmach science fiction, dlatego zaczęliśmy oglądać różne filmy science fiction pod tym właśnie kątem. Pod kątem na zasadzie, a cóż to nasi globaliści, postępowcy jeszcze mogą wymyślić. To byłoby wszystko na dzisiaj. Chciałbym Państwa bardzo podziękować za wszystkie wpłaty na nasze konto. Pieniądze są nam potrzebne, bo w tej chwili ukaże się wkrótce moja nowa książka na temat Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera, ich wpływ na filozofię i kulturę europejską. Także książka będzie taka nawet trochę grubaśna. Także dziękujemy za wszystkie wpłaty, które w tej chwili przeznaczamy na ten cel. Chciałbym Państwa również zachęcić do nabycia naszych książek, które tutaj dzisiaj pokazywałem. Pamiętajcie Państwo, że nabywając nasze książki, również wspomagacie nas finansowo. Jak również chciałbym Państwa zachęcić do korzystania i zarobienia zakupów w zaprzyjaźnionych księgarniach, czyli w księgarni na stronie konserwatyzm.pl, w księgarni Multibook oraz w księgarni Capital Book, gdzie można dostać rabat 10%, wpisując kod rabatowy Wielomski 10. Wszystkie szczegółowe informacje, gdzie można kupić książki, które polecam księgarni i tak dalej, znajdziecie Państwo pod filmem w opisie, tamże również numer konta, na który bardzo Państwa serdecznie o wspieranie naszego przedsięwzięcia. Dziękuję.